Cześć. Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie. Jeżeli będziecie się ruszać na statywie, to jest to wina cota, który to cot drapie się w ucho pod statywem. Także to nie ja, a że statyw stoi na łóżku, więc jest to miękka powierzchnia i może lekko balansować. Dokładnie tak. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem 5 sposobów na. I tak jak widzicie po tytule, jest to 5 sposobów na zajście w ciążę. Temat jest bardzo mocno aktualny, dlatego że w naszych czasach, w czasach, kiedy jest zatrute środowisko, kiedy tak naprawdę nie mamy ani żywności, ani powietrza, ani wody zupełnie czystej, ja zawsze radzę błogosławić wszystko naokoło, bo chyba tylko tak, zmieniając wibracje, jesteśmy w stanie w dobrym zdrowiu przeżyć długie lata, bo inaczej nie obronimy się przed wpływem negatywnymi czynnikami środowiskowymi. Bardzo często pary przebadane wszerz i wzdłuż, bez dolegliwości żadnych, mają problemy z zajściem w ciążę. I owszem, może to być spowodowane niedokładnie taką energetyką, która łączy dwoje ludzi. Na przykład kobieta jest w stanie zajść szybko w ciążę z innym partnerem. Może tak się zdarzyć. Ale jest kilka magicznych sposobów, żeby właśnie tę energetykę trochę wyrównać. Jako że jest to ciężki przypadek, oczywiście ja robię rytuały na zajście w ciążę, takie typowe, ale Wy mnie znacie i wiecie, że ja wolę Wam podać wiedzę, bo i tak nie wszyscy wszystko zrobią, więc ja nie obawiam się o to, że nie będę miała pracy, bo to tak jak fryzjer ma pracę, bo ja sama nie obetnę, bo nie. Tak, są specjaliści od tego, od owego, ale chciałabym, żebyście w proste sposoby, bez mojej pomocy, tylko właśnie samodzielnie, zmieniali tę swoją energetykę, żeby też zrobić taki dobry podkład. Albo okaże się, że jesteście magami. Także ja tutaj się nie boję tej wiedzy udzielać i nie boję się o to, że nie będę miała co robić. Absolutnie. Pierwszym takim magicznym sposobem jest codzienna regulacja czakr. I to jest coś, czego ja Wam nie jestem w stanie zaoferować ze względu na to, że bardzo często jesteśmy w znajomościach wirtualnych. Nie do końca możecie się, nie wiem, zjawiać u mnie codziennie albo dzwonić codziennie. Ja też nie codziennie mogę odbierać, a bardzo fajnie by było, żeby te czakry wyregulować. Więc te osoby, które posługują się wahadłem, mogą użyć najprostszego wahadła do regulacji czakr. I pamiętajcie, że jak czakry idą od dołu, od pierwszej czakry, to kobieca czakra pierwsza kręci się w lewo, odwrotnie do wskazówek zegara, a męska w prawo. Bardzo często przyczyną niekompatybilności w zajściu w ciążę jest to, że podczas stresu takiego życiowego, który to stres życiowy najwięcej działa na pierwsze trzy czakry, mogą one nam się po prostu przebiegunować. Dlatego należy taką rzecz robić codziennie, do tak zwanego skutku, czyli zajścia w ciążę, dlatego że stres, praca, kotek i statyw, dobra, już poszła, stres, praca mogą spowodować przebiegunowanie czakralne i wtedy, jeżeli posługujemy się wahadłem, a na przykład wahadło kryształowe, ametystowe, małe Izis, nie narobi nam szkody, a to takie kropla drąży skałę, ta praca nad tematem czakr spowoduje, że one codziennie będą funkcjonować jak należy. Wtedy to też ułatwia zajście w ciążę. I jakie zastosować polecenie mentalne? Nie skupiamy się na tym, czy zacznie się wahadło kręcić w prawo, czy w lewo. Ono wybierze ścieżkę. Stawiamy wahadło nad czakrą. Możemy zrobić sobie diagram czakralny i jakby uznać, że jest to nasza energetyka, nawet napisać imię, datę urodzenia nad tym diagramem, jeżeli pracujemy dla siebie. Polecenie mentalne. Wyrównaj. Wtedy wahadło zobaczy i zrobi to, co zrobić powinno. Przy tym poleceniu mentalnym czekamy, aż wahadło skończy się wahać. Ja posiadam bardzo duże wahadło i typowo stabilizator czakr, więc ja robię to szybko, intensywnie, ale ja takie rzeczy robię non-stop. Też inny rodzaj woli od głowy i czakry korony przez rękę przenika, bo jest to jakby wytrenowane. To wiadomo, że to mięsień rośnie w miarę trenowania. Tutaj ten mięsień mentalny. No i mam narzędzie odpowiednie, ale Wy możecie sobie poświęcić minutę, dwie na jedną czakrę. Zależy, ile wahadło będzie się wahało. Na początku jest to długo, potem jest to krócej, więc warto zwrócić na to uwagę. I na spokojnie możecie to sobie robić w domu.
Wieczór, 10 minut dla Was. Nie musi być przy tym partnera. Wystarczy, że wyrazi zgodę. Kobiety są bardziej otwarte na magiczną stronę życia. No i dobrze, może tak powinno być, może taka nasza uroda, więc warto to po prostu zastosować. Drugim takim sposobem na zajście w ciążę, o tym już robiłam na moim kanale film, są dwa skrypty runiczne. Pierwszy skrypt runiczny usuwa blokady i pomaga zajść w ciążę. Składa się on z run Kenas, Ingwas i Berkano. To wygląda jak takie cob, tylko kwadratowe. Ja tutaj może Wam narysuję i pokażę. I od razu powiem, że drugi skrypt runiczny to już w momencie, kiedy zajdziemy w ciążę, zaczynamy go stosować, dlatego że jest na wzmocnienie i spokojne donoszenie ciąży. Z tym też jest kłopot. Kobiety często zachodzą w ciążę i no, ta ciąża niestety spada. Jest to duża, duża tragedia. In vitro, nie chce się przyjąć. Jest to skrypt właśnie dla takich osób. I już Wam pokazuję, jak te skrypty wyglądają. Pierwszy ten u góry na zajście w ciążę i usunięcie blokad, drugi na szczęśliwe donoszenie, bo to też jest no, takie znamie naszych czasów. Pojawiają się dzieci, a się nie aktywują na tym świecie. Karma karmą, ale środowisko środowiskiem i mało tego, żywotność plemników czasem nie starcza na te 9 miesięcy. I to nie chodzi o plemnik, tylko o jego energię. Dlatego warto zastosować skrypt dla siebie, dla partnera, bądź nawet położyć pod łóżko. To jest drugi sposób. Trzecim sposobem, taki trochę ludowy sposób, w momencie, kiedy będą rozkwitały brzozy, wypuszczały liście, pędy, nie kwiaty, zbierzcie takie świeże, młode pędy i połóżcie je w takiej wiązce, w takiej miotełce pod łóżko. Brzoza. To powinno również ułatwić zajście w ciążę. Z kwantowego punktu widzenia zupełnie mądra sprawa. Brzoza bardzo pięknie neutralizuje wszelkie cieki i żyły wodne. Te świeże witki brzozowe wymieniane co roku, oprócz zajścia w ciążę oczywiście, mogą dać nam rewelacyjne możliwości neutralizowania żył wodnych. Czwarty sposób. Świeca intencyjna niebieska. Świeczka, lichtarzyk, talerzyk, kubeczek. I pod talerzykiem napisane ja, imię, data urodzenia, przywołuję w swoją przestrzeń energetyczną duszę dziecka, tę, która mnie wybrała. Taka świeca wypala się do końca. Resztki zakopujemy, możemy blisko domu, powierzamy żywiołom. Z dobrej świecy nie powinno zostać dużo resztek, to jest oczywiste. I powtarzamy to na przykład przez 3, 9 bądź 12 dni. Ja myślę, że włożenie energii nawet w ten 12-dniowy taki no, rytuał intencyjny bardzo mocno pomoże generalnie ruszyć całą naszą energetykę i całą naszą przestrzeń, właśnie przywołując duszę dziecka. Ja, imię, data urodzenia, przywołuję w swoją przestrzeń energetyczną duszę dziecka, tę, która mnie wybrała. W swoją przestrzeń energetyczną, przecinek duszę dziecka, a nie energetyczną duszę dziecka, ok. Przecinki są ważne. Przecinki są ważne jak w Biblii. Zdanie Jezusa, powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. I teraz tak, powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju, czy powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. No i oczywiście całe religie kłócą się o sąd ostateczny, czy od razu po śmierci, czy będą zwołane wszystkie dusze. Jeden mały przecinek. Piękne. Dobra, ale wracamy. Piąty sposób na zajście w ciążę. Oczywiście sposób rytualny, dlatego że zawsze jako piąty sposób podaję sposób rytualny. Przede wszystkim otwieramy krąg, czyli najprostszymi słowami wzywamy żywioły. Przyzywam żywioł powietrza, wody, ognia i ziemi, by stanęły tutaj przy mnie w tym świętym rytuale. Najprostsze przywołanie.
Znacie moje. Przyzywam dzisiaj wiatr, tchnienie czyste, przyzywam wszelkie wody przejrzyste, przyzywam ziemię, co wszystko płodzi, przyzywam moc ognia, tę, co nowe rodzi. Wzywam moc żywiołów, stańcie wraz z nami. No i tutaj można oczyścić i wzmocnić się swoimi siłami. Potem otwieramy krąg, czyli otwieram ten krąg czarami moimi, by się napełnił mocami magicznymi, by był ochroną wielką i prawdziwą przed złem wszelakim i intencją niegodziwą. Chociażby krótkie przywołanie. Potrzebny nam będzie biała świeca i olejek liliowy. Jak już otworzymy krąg, weźmiemy żywioły w dowolnej kolejności. Tutaj różne szkoły różnie mówią, ja robię różnie, ale najczęściej przyzywam żywioły, żeby otworzyć krąg w ich obecności, po mojemu. Namaszczamy tym liliowym olejkiem świecę. Najlepiej namaścić ją od dołu do knota. Od dołu do knota, dlatego że jest to jakby intencja w eter przy tym rytuale. Wypisujemy swoje imię, datę urodzenia, imię i datę urodzenia partnera. I zapalamy tę świecę, mówiąc: jeżeli jesteś dla mnie, przybądź. Przyjmuję cię, tulę w ramionach. Moja do ciebie miłość jest nieskończona. Jestem gotowa. Wstąp. Jeszcze raz. Jeżeli jesteś dla mnie, przybądź. Przyjmuję cię, tulę cię w ramionach. Moja do ciebie miłość jest nieskończona. Jestem gotowa. Wstąp. Teraz nam będzie potrzebny, zapomniałam, nóż i kielich z wodą. Nóż, symbol faliczny, kielich z wodą, symbol żeński. Zanurzamy nóż w wodzie i mówimy: łączę to, co męskie i żeńskie. Przybądź. Bądź ze mną, a ja cię ochronię. W ten sposób zanurzony nóż zostawiamy do końca wypalenia się świecy. Potem dziękujemy żywiołom, na przykład na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Zamykamy krąg, czyli krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty. Zataczamy krąg. Wystarczy. Nóż wyjmujemy z wody. Pamiętajcie, by był to nóż nowy, nieużywany wcześniej do krojenia. Miska z wodą również powinna być nowa. Tyle wydatku. No i oczywiście biała świeca i olejek liliowy. Nie koloru, tylko zapachu. Tak. Czyli taki rytualny sposób również Wam podałam. Bardzo piękny, wzniosły rytuał. Same te słowa są cudne. Mam nadzieję, że go wykorzystacie i że będziecie przysyłać mi mnóstwo zdjęć małych, tylko proszę nie świeżo narodzono, czerwono mętnych dzieci, tylko już takich troszkę wyblakniętych. Takie lubię. I życzę Wam mnóstwa dzieciaków, tych wypragnionych i wyczekanych. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Zapraszam do różnych filmów, kolejnych filmów i wszystkiego, co dobre na moim kanale. Uczcie się, czerpcie, działajcie, dawajcie relacje i znaki. Razem podniesiemy swoje wibracje do takiego poziomu, że zawojujemy przestrzeń. Do zobaczenia. Pa, pa.